Witajcie, z tej strony znowu Starkej i widzimy się w Sekiro. Są tego, mam nadzieję przy okazji, że udało się wyciszyć pada, ale no to jest standardowy tekst. No jak widzicie, jesteśmy w innym miejscu niż ostatnio zakończyliśmy przygodę. Z takowych też powodów, iż, ależ gdyż ponieważ, tak jako forma dobrego wstępu na pewno będzie, stwierdziłem, że warto byłoby w sumie przejść się do tej starszej kobiety, co ostatnio spotkaliśmy, gdyż... Jeśli nie pamiętacie, dosięgła nas konsekwencja, możliwe, że jedna z konsekwencji, no ale śmierci, bynajmniej smoczy mur. No i Emma prosiła, żeby znaleźć, no, innego zarażonego. Przez innego mam na myśli kogoś innego niż ten, jak mu tam. No ten, no, rzeźbiarz. I w związku z tym, jako że pamiętam, albo przynajmniej podkreślam, kojarzę, że było coś wspomniane o jakiejś starszej kobiecie, która wyszukuje, która martwi się o młodego panicza, czy coś takiego, stwierdzam, że to może być ta babcia, którą tutaj poznaliśmy, więc po prostu chciałbym do niej podejść, zobaczyć co i jak, i może nawet wynaleźć lek na ten cały smoczy mur. Mother. Mother. Why won't these legs of mine move? Tak. Czyli, że miałem rację. Niestety. The dragon rot. Inosuke. Inosuke. Yes. Protect. The young master. You hear? All right. We're counting on you. I'm taking a blood sample. Więc jednak dobrze myślałem. Smoczy mur, próbka krwi. Próbka krwi pobrana od osoby dotknięcia innej smoczym morem. Zawiera krew, która uległa zastojowi. Emma może użyć jej do znalezienia lekarstwa na smoczy mur. A więc to jest pierwsza sprawa, a druga, stwierdziłem, że... No właśnie, podczas takich trudniejszych starć, jak na przykład ostatnio... Chociażby ten cały zabójca Shinobi, co tam było, i ten tutaj gościu... Będę... Cóż, siedział cicho. Może nie będę nic mówił, może się będę mówił tylko raz na jakiś czas, ale skupię się bardziej na bitwach, gdyż... No z moim poziomem umiejętności, jeśli da się to w ogóle nazwać umiejętnościami, to nie ma innego sposobu na to, bym sobie poradził z tymi starciami, niż jakbym właśnie miał siedzieć cicho i skupić całą swoją energię na walkach. Nie, no prawo ja, jak zwykle. Chociaż w sumie, czy było to konieczne? Nie, dobra. Nie muszę chyba iść do posążku. Więc po prostu idziemy znowu, spróbujemy się zemścić na tym gościu. Ale tym razem... Całkowicie, no, nie będę się odzywał, może nawet wyciszę mikrofon, zobaczymy jak będzie. Żebyście nie musieli się męczyć ze stukotami mojego pada, jeśli go nie wyciszyłem. Gdyż, jak zwykle informuję, że próbuję, jak tylko mogę go wyciszyć, jednak, no, moje warunki domowe też nie są idealne do takich kwestii. Więc, no, niestety, rozumiecie, jeśli się nie uda wyciszyć, to... Oznacza mniej więcej tyle, że nie mam jak. To pada się świetnie. Te. Wystarczyło sobie zrobić jeden dzień... No cóż, a wystarczyło sobie zrobić tylko krótką chwilę przerwy właśnie od Sekiro. I już takie rezultaty. Więc cóż, teraz nawet nie ma co mówić. Posążek nic nie robi, więc ostatnio użyty posążek, no musimy tu przyjść jeszcze raz, tym razem w bezpieczniejszy sposób. Bez tracenia wskrzeszenia, to na pewno. Okej, to było dziwne. Jeśli słyszeliście ten hałas, to tylko papiery, które mi spadły z... No w sumie z...
z półek nad biurkiem. Nie pytajcie, jakim cudem one w ogóle się znalazły, bo jest... No, w sensie, jakim cudem spadły, bo... Nie dosyć, że ich jest tam tak... Dobra, było, bo teraz już ich tam nie ma. Tak mało, że nie miały jak się po prostu zsunąć i spaść pod wpływem do czegokolwiek. To jeszcze one były tak głęboko, powiedzmy, wciśnięte w półki, żeby nie spadły, że... No, nie jestem w stanie zrozumieć, jakim cudem to... No, to wzięło i spadło. Ale cóż, dobra. Ja tu teraz nie po to jestem, żeby marudzić o moich półkach czy coś, tylko po to, żeby wyeliminować ich jak najwięcej po cichu. No i właśnie też przy okazji nauczyłem się trochę lepiej używać tych wszystkich moich ruchów bojowych. W prosty sposób. Odkryłem, że kiedy blokuję, o, na przykład tak jak teraz, to kiedy nacisnę atak, to robię mój ten ruch bojowy, więc no. Kosztem kilku ran, ale mogłem to zaprezentować, więc... Nie, ty jeszcze nie teraz. Jeszcze nie kolej na ciebie. A więc cóż. Jedna tykwa. Pastylka i... No teraz, jak mówiłem, ja postaram się nawet wyciszyć mikrofona, żeby nie było klikania przycisków i zajmę się zemstą. Zemsta! No. Super. Kolejny koralik i... Jezu, wiecie jak dobrze... Jakie to miłe uczucie tak nareszcie się zemścić na tym... złym, niedobrym człowieku. O, co my tu mamy? Złom żelazny. O, no proszę, proszę. Zawsze mówiłem, że idę zbierać złom, a tu proszę, no... Mamy złom! Odłamki żelaza wydobywane w Ashinie. Są powszechnie używane jako podstawowe wzmocnienie i mogą stanowić fundament ulepszenia narzędzia protezy. Fajnie. Jałowa ziemia Ashiny pokrywa gruba warstwa śniegu, ale żelazo wydobywane z jej gleby jest najwyższej jakości. Też tak swoją drogą ostatnio zaobserwowałem, iż no... Mogłem do tych czasowo mówić trochę zbyt szybko.
Dlatego też nie zdziwcie się, jeśli będę zdecydowanie wolniej mówił czy coś, no ale jednak. I swoją drogą jeszcze przydałoby się może, no nie wiem, spróbować się pobawić lunetą, którą niedawno dopiero co zdobyłem. W sumie dużo to nie daje. Więc jeszcze cóż, póki mam okazję, to... No. W dalszym ciągu nie będę wiedział, gdzie iść, jak iść i po co iść. Ale może się domyślimy za jakiś czas czy coś. Gdyż nie ukrywam, to mnie naprawdę trochę dziwi, że nie ma żadnej konkretnej ścieżki. Chociaż wiecie co, jeśli już tak nie wiem, gdzie co iść, to... Po prostu może... Idźmy do świątyni, przekażmy tę całą krew czy coś. I zaraz wracamy do tamtego zabójcy Shinobi, czy jakoś tak. Spróbuję na nim też się zemścić, oczywiście. Nie wiem z jakim rezultatem, ale... No, spróbujemy. I'm glad you've come, Master Wolf. I've obtained one. A blood sample. Let me see. The coloration is very similar to the sculptor's. The color is just slightly tainted. But what's this? Do you have enough blood? I believe so. Allow me to continue my research into the dragon rot. When we speak again, it's likely I'll have made a breakthrough. In fact, count on it. I can now continue my research. When we speak again, in fact, goodbye. Więc jest dobrze, czy nie, bo ja w sumie nie wiem. Ale to jest kwestia na później. Teraz... Najgorsze. Zabójca Shinobi i w ogóle. No, tutaj są zwykłe informacje o tym, jak działa gra i w ogóle. Ale muszę przyznać, tylko pozwalam się sobie skupić na grze. I moje możliwości są dużo większe. Tak po prostu wchodzę cały nawet z jednych z trudniejszych bitew, jak do tej pory uważałem. I może to nawet jest sposób. Tylko nie zdziwcie się, jeśli w niektórych bitwach będę dużo mniej mówił. Nie mówię, że nie będę w ogóle się odzywał, jak było w przypadku tamtego gościa. Ale dużo mniej. Niech to będzie po prostu taki argument wyjściowy, że postaram się ograniczyć gadanie podczas starci z trudniejszymi oponentami. No, nieźle, nieźle. Nie no. Idealnie. Idealnie normalnie, jeśli chcę walczyć z tym zabójcą Shinobi. Idealnie. Pastylek pewnie nie mam. A nie, mam. Okej, dobra. Może jeszcze aż tak źle nie jest, jak się spodziewałem. Może nawet się uda coś osiągnąć. Wydaje mi się niewzruszeni tym jego komunikatem całym. To już w takiej sytuacji to... Po prostu... Toporek, pozbyć się tarcz. Potem ewentualnie zażyć pastylki. I zabójcy Shinobi też się zająć. Oczywiście, jeśli... No, macie jakieś porady, zauważycie jakiś błąd, coś... Chcecie naprostować, to... Byłoby miło, gdybyście napisali to w komentarzach. I wracając jeszcze właśnie do samego w sobie tematu. Otóż, nareszcie dostałem potwierdzenie co do moich spostrzeżeń, tak. Shinobi można najprościej określić jako elitarnego ninja. Więc moje dawne skojarzenia były prawidłowe. Co mnie niezmiernie cieszy i w ogóle. Nie mówcie, że on mnie dalej widzi. Okej, to może być bardziej problematyczne niż myślałem, ale... No ja się nie poddam, ja będę walczył w ogóle. Może będę musiał stchórzyć coś, ale...
No łatwo mnie nie wezmą. Gorzej tylko, że jest ich tu dosyć dużo ponownie. A ja już dałem się wykryć. Prawie. Więc no, prawdopodobnie będziemy musieli wiać jeszcze w tamtym. Tak, jak nie będziemy musieli wiać nawet szybciej niż się spodziewałem. Oczywiście nie mówię, że... Cóż, chyba mamy nawet odpowiedź. Cóż, po prostu wiejemy! Pora wiać. Zanim mnie tu zamordują. I może następnym razem będzie lepiej. No ale cóż, wiecie, ja jak mówiłem, nie jestem najlepszy w takie gry, gdzie liczy się refleks czy coś. Ja wolę Dark Souls'y, które mimo swojego, powiedzmy, sposobu gry i w ogóle wszystkiego wydaje mi się dużo bardziej... bardziej łatwiejsze, czy coś tego typu. Tak, wiem, że bardziej łatwiejsze jest określeniem błędnym i w ogóle, no ale ja tam mówię po swojemu i musicie się z tym liczyć. No, więc idziemy ponownie. Może tym razem będzie w jakimkolwiek sensie lepiej. Sam nawet nie wiem, jak to mam określić to wszystko, bo spodziewam się, że wiele osób już grało w Sekiro, przechodziło ten moment. Niektórzy może nawet, podobnie jak ja, nagrywali to wszystko, bądź na streamach czy coś. Ale jednak nie sądzę, żebym coś radził sobie jakoś wybitnie dobrze, jeśli chodzi o to. Dlatego też no mówiłem. A dobra, już nawet nie pamiętam, co mówiłem. Ale kontynuując. Po prostu mam nadzieję, że uda się go pokonać, że udowodni, że potrafi grać w grę, a nie, że jestem jakimś jełopem, który próbuje pokazać się, jaki to jest koksu, a naprawdę nic nie umie. Tylko cóż, moim głównym problemem są jeszcze topory. Nie do końca wiem, jak je kontrować i... O, da się normalnie kontrować. Warto wiedzieć. I co dostałem? Olej. Mogło być gorzej. Ci opadanci może przydać, że on to dosyć łatwy do pokonania. Aha. Dobra, teraz muszę tylko rozplanować to wszystko mądrze. I nie dopuścić do tego, by mnie wykryto, zanim wyeliminuję większość z nich. Nie mówię o wszystkich, bo nie wiem, czy to jest możliwe, by wszystkich wyeliminować bez wykrycia. Ale żeby nie było, nie popełnię ostatnich błędów, że tutaj się przekradnę. Wszystko tam potem będę chciał go zaszaszynić, tak mówiąc trochę pospolicie. Zacznijmy może nawet od tego. Zawsze jednego mniej oponenta już jest. I tak widzę, że już ten gościu tutaj biegnie cały. I cóż, wydaje mi się, że już zostałem sam na sam z tamtym. Jednak wiecie co, zanim ja tam pójdę, to... wolę chociaż trochę uciec. Pozwolić uspokoić się sytuacji i... podejść go z... no... tak jak ostatnio, po prostu wbić mu miecz w plecy, czy coś tego typu. No dobra. Już mnie nie śledzi, więc teraz tak... najpierw tu, potem tu. I teraz najlepiej byłoby wpaść do tych kwiatów, nie wiem czy to się uda, ale... no nawet się udało. Teraz tylko jakoś go podejść. Nie sądzę, by chciał zmienić swoją lokację, więc... pewnie mnie nagle zaskoczy czy coś, ale... cios w plecy! No
cóż, walka na pewno nie będzie należała do najłatwiejszych. Patrzę na to, że ja jestem Shinobi, on jest zabójcą Shinobi. Także no, jak mówiłem, będę starał się coś tam dopowiadać, ale... No wybaczcie, jeśli będę siedział ciszej niż zwykle. Czy jednak no... Starczy na pewno do najłatwiejszych nie należy, a... Jak mówiłem, im mniej gadam, tym bardziej mogę się skupić na bitwie. No i tak się skończyło moje wspaniałe podejście. No cóż... Raz jeszcze spróbujemy. Raz. Jeśli się nie uda, to pójdziemy tam, gdzie ostatnio walczyłem z tamtym gościem i... No cóż, mamy chyba nowy... sposób na radzenie sobie z tym wszystkim. Więc teraz możemy kontrolować pchnięcia. Nie wiem jak to działa, ale na pewno chciałbym się przekonać jak najprędzej, więc no. Po prostu lecimy, znowu będę musiał tylko to wszystko zrobić. I jeszcze jedno, wybaczcie jeśli odcinek będzie krótszy czy coś, ale... No mój cel dzisiejszy to po prostu albo odkryć drogę dalszą, albo się na nich zemścić i tyle, więc... Postarałbym się zmieścić nawet w krótszym czasie, jeśli nie znajdę drogi. Rozumiecie, żeby zbędnie wam nie przedłużać też czasu. Chociaż rzecz jasna wiem, że byłoby lepiej, bym odcinki wchodziły krótsze, gdybym wszystkie moje nieudane podejścia do jakichś tam... Moje nieudane podejścia właśnie na przykład do startu z tymi gośćmi wycinał w końcu. Czy tam chociaż tą drogę do tego miejsca, no ale... Nie będę wam ukrywał, po prostu mi się nie chce. Może z czasem zdecyduję się na takie kroki, ale jednak na razie wydaje mi się, że nie ma to jakiegoś Wiecie co, nabrałem właśnie kolejnego pomysła. A co gdyby tak obrzucić tego gościa olejem, a potem go podpalić? Nie rozumiecie. Tam się myśleć nieszablonowo. Wiesz, standardowe rozwiązania chyba jednak to jest... Są jednak za trudne na mój... Bądź co bądź... Nie do końca standardowy... Umysł. A nie do końca standardowy, bo jednak... Dla tych, którzy jeszcze tego nie odkryli, ja lubię bardzo przekombinowywać i myśleć własne rozwiązania i w ogóle. Mógłbym to poprzeć wieloma argumentami, ale... Powiem wam szczerze, że nie uważam tego za sensowne, więc... Najlepiej będzie, jeśli po prostu zajmę się swoimi sprawami i tyle. A na obecny moment przez swoimi sprawami mam na myśli tym, żeby wyeliminować ich wszystkich i po raz kolejny zmierzyć się z zabójcą Shinobi. No, jakąś zwykłą pochodnią pomachałbym przed twarzą i... I oczywiście... Jakby inaczej... Nie ma to jak wypić proszek gaśniczy. Wiecie co? Aż bym chciał spróbować jak działa to... Wszystko. O, faktycznie działa! Dobra, połowa bitwy za nami. Oczywiście nie uważam, by to była jakaś łatwiejsza połowa czy cokolwiek, tylko po prostu połowa. Nie ukrywam, że chciałbym teraz właśnie... O, tak, tego by było trzeba. I teraz może przebranżowmy się, że tak to nazwę, na drugą bitwę i... Spróbujmy olejem. A, okej.
czyli że mam do dyspozycji tylko to, co mam przy sobie. No spoko. Nie dziwimy się, gdyby uczynili tą walkę naprawdę trudną, patrząc na specjalizację naszego przyjaciela i w ogóle naszego w sumie śmiertelnego wroga, nie przyjaciela, no ale rozumiecie chyba, co mam na myśli. A możemy tak spróbować podejść do płomienia mimo wszystko? Wiecie co? Nie sądzę, by ta bitwa się miała skończyć w pozytywny sposób, ale... Chociaż spróbuję. Więc no, patrzę na stan, w którym się znajduję i w ogóle, to ja wyciszam mikrofon. Spróbuję to na spokojnie to przemyśleć. Wiecie co, nie, ja może zbyt szybko myślę o tym wszystkim, zbyt prędko chcę unicestwić go i w ogóle, ale... No nie będę was ukrywał, ja nie potrafię z nim walczyć. Może tu wrócimy kiedy indziej, więc teraz oficjalnie mówię. Dajcie jakieś porady, co i jak z nim mam zrobić, nie wiem, może coś, co się przyda. Może też okaże się, że spróbuję ponownie i się uda. Ale nawet... Co? A, dobra. U tamtego gościa teraz mogę ćwiczyć te kontry. W sumie nawet byśmy mogli pójść poćwiczyć. I've been waiting for you. Any progress? Yes. I found some answers. The source of the dragon rot is the stagnation in your blood. What causes the stagnation? The blood has only a limited amount of power available to it. Let's say you've used all of this power, and then you attempt to resurrect again. The resurrection still occurs, but it must draw on power from another source. From those that have the dragon rot? I believe so. For those who have the dragon rot, the natural life force that everyone has, that allows them to live their lives and function as human beings, has been taken from them. Their blood has stagnated. Can it be cured? Yes. By giving back what has been taken. Here you are. Kropla smoczej krwi. Przedmiot pozyskiwany z rzadka przez boskiego potomka smoczego dziedzictwa. Użycie go nie znacie z większej mocy wskrzeszenia. Weź do ręki amulet leczenia i ofiaruj tę kroplę przy posążku rzeźbiarza, aby przywrócić siły życiowe tym, którym zostały odebrane. W ten sposób uzdrowisz wszystkich dotkniętych smoczym morem. Uporczywy kaszel musi ustać. Amulet leczenia. Stworzony przez Emmę amulet leczenia smoczego moru. Możliwe ofiarowanie kropli smoczej krwi przy porządku rzeźbiarza w celu uzdrowienia wszystkich dotkniętych smoczym morem. Amulet zawiera krew osoby zarażonej tą chorobą. No, Emma został zdołała oczyścić płyn i stworzyć z niego krwawy kamień. Fajnie. Czyli, że amulet leczenia pozwala uczyć za pośrednictwem porządka rzeźbiarza dotkniętych smoczym morem. Fajnie. Wyczuć krople smoczej krwi, by leczyć wszystkich cierpiących na smoczym morze. Podwójcie to usunięcie wszystkich sensi mori, wrócenie do myślnej wartości, szansy na pomoc losu. Dobra, fajnie. Wiecie co? No... Byłbym skłonny nawet co zrobić już teraz, ale jednak... Poczekam może, aż mi się przypadkowo zdarzy kolejny smoczy mur i wtedy to użyjemy. A póki co... No przydałoby się w sumie chyba... iść gdzieś dalej. Ale jak to, ja nie wiem. Nie ukrywając, no po prostu zgubiłem się. Więc... Można by na tym zakończył odcinek. Dzisiaj tak się stało trochę. Chociaż... Dobra, wiecie co? Spróbuję znaleźć drogę, jeśli nie uda mi się znaleźć w przeciągu następnych, powiedzmy, 10 minut. To i tak się skończy odcinek i na to będzie wszystko. Jeśli znajdę, to
najprościej w świecie kontynuujemy podróż w następnym odcinku. No ale to też nie może być tak, że to jest koniec trasy. Chyba coś zauważyłem. Dobra, jednak nie. Poza tym, że znowu dało się wykryć. Chyba, że teraz muszę pójść dalej w tamtym wątku. Nie no, wiecie, ja się nie znam na tym i nie wiem, co tutaj mnie czeka, co mnie nie czeka i w ogóle, więc... Nie no, ale wydaje mi się, że jakoś tam muszę się dostać dalej. Przecież most jest zniszczony, więc... A wiecie co, aż spróbuję może nagle. Nie no, pewnie teraz będzie zginąłeś i tyle. Nie? Nie no, ale przynajmniej wiem, że to nie tędy idzie. Więc musi być jakaś inna trasa. Tylko najgorsze jest to, że ostatnie tutaj jest, co prowadzi tędy, a tutaj... Jeśli dobrze kojarzycie, też nie znaleźliśmy żadnego przejścia, więc... No nie no, dobra, niby znaleźliśmy tą gałąź, ale... Co ona nam daje? Czyżbym musiał gdzieś tam skoczyć? Nie no, albo się wydaje, albo... Czegoś mi brakuje, chociaż chwila. Ta gałąź może nie być po to, żeby gdzieś dojść, tylko... Może być punkt widokowy, który... pokazuje, hej, patrz, gdzie miałeś iść. Okej. To może być nawet mądrzejsze, niż myślałem. Wszyscy, którzy się załamowali nad moim ślepotą i się odkryłem dobrze, to... po prostu możecie odetchnąć z ulgą. Prawdopodobnie znalazłem jakiekolwiek przejście. A jeśli jednak nie, no to możecie dalej wrzeszcie na moim ślepotę, czy co tam się wydarzy. Też nie ukrywam, że osobiście też chciałbym, żeby to było rozwiązanie. Chociaż... nie sądzę, by to miało być aż tak oczywiste. Czy ja coś... przypadkiem nie... czy ja przypadkiem nie uważam tego za zbyt oczywiste? Nie, bo tak patrzcie... no... nie wierzę, czyżby naprawdę to było aż takie oczywiste? Ja oczywiście jakoś lepiej to nie mogę zauważyć... najoczywistszego z oczywistych? Tak, bardzo możliwe. Jeśli tak, to błagam, wybaczcie mi tą ślepotę i w ogóle. Super. Super. Rozpadło się, czyli to chyba jest droga jednokierunkowa. Wow. Czemu ja o tym nie pomyślałem w poprzednim odcinku? I chyba poprzednim? Chociaż nie, poprzedni nie. Raczej. Chociaż dobra, nie będę mówił tak, nie, bo... najprościej w świecie nie wiem, ale no. Na obecny moment jedyne, co w sumie mogę zrobić, to... zginąć. Na. Więc już widzę, że tutaj upadki są o tyle fajnie zrobione, że można z nich no, powrócić. I da się określić to w ten sposób, chociaż... Aha, czyli ta gałąź jest... ona jest tylko w drugą stronę. Dobra, już zaczynam rozumieć. Tykwa mi się kończy. Będę musiał pastylki prawdopodobnie używać na to wszystko. Chociaż... wiecie co, to chyba jednak była... nie, chyba to jednak nie jest to, o czym myślałem. Ta. To jest chyba alternatywna ścieżka do tego, co już osiągnąłem. Więc jednak moja ślepota dalej... niebezpieczna, czy co to tam. Ale ta gałąź mnie naprawdę, nie będę ukrył, zastanawia. Chociaż, czy to na pewno jest alternatywna ścieżka? Tak, na pewno. Teraz nawet widzę potwierdzenie. Tylko, że w takim razie, co jak ja tu mam cokolwiek osiągnąć? Wiesz co? Mówią, że ślepota nie boli, ja to mogę jak najbardziej potwierdzić, no ale... ja chcę iść dalej, a nie stać i wkręcić się w kółko. Też przy tym posążku by coś chyba było. Tak, przecież było jakieś zejście, więc może jednak coś tam... prawidłowo zaobserwowałem, tylko źle wpoiłem to wszystko w życie. Czy jakoś tak... no jest wiele miejsc i w ogóle... no ja naprawdę nie widzę niczego, więc... ten odcinek zrobiłbym nawet trochę krótszy,
prosiłbym wszystkich ekspertów od Sekiro, czy tam kogokolwiek, kto się na tym zna, żeby im poradził, bo... Ja tylko myślę, po to jak moja chyba nie ma lekarstwa. Chociaż rzecz jasna, nie ma zamiaru się poddawać ani nic, po prostu może zauważy coś, czego wcześniej nie widziałem. I cóż... Ostatnio polazłem tam, a może jest jakaś inna ścieżka? Nie. To jak ja tam mam się gdziekolwiek dostać i w ogóle cokolwiek? Ja patrzę, że tak się wracam w ogóle, ale mnie się naprawdę wydaje, że tutaj coś musi być na rzeczy. Dlatego też w sumie, no... Ostatni raz sprawdzę to miejsce. W sumie tu jest ta półka skalna, może na nią trzeba było wskoczyć czy coś i... No to było. Też było i jest jakiś... Dalsza wskazówka co i jak? No i proszę, teraz ta gałąź nabiera większego sensu. No i złom żelazny. Proszę, proszę. Kto by się spodziewał takiego obrotu spraw? A tylko jednak niewiele mi to pomaga, nie ukrywając. Dalej jestem w punkcie wyjścia, więc no wiecie... Odcinek ma już i tak 30 parę minut i w ogóle, więc... Najbezpieczniej chyba będzie już go zakończyć, a następne przygody ewentualnie to już w następnych odcinkach. I tak, wiem, pół godziny czasu zmarnowane, bo i tak nic nie osiągnąłem. Chociaż... Cóż, w ramach, można powiedzieć, takiej obietnicy powiem wam tyle, że... W ramach zachęty powiem tyle, że... Po tym nagraniu poszukam dalej drogi. Wy możecie oczywiście pisać co i jak. I w ogóle, a dzisiaj tak wyjątkowo przy posążku zakończymy odcinek. No i, a, zapomniałem jeszcze wspomnieć, postaram się też tego całego złego, niedobrego dziada, zabójcę Shinobich ubić, więc... Chociaż dobra, wiecie co, nie no, tradycja to tradycja, więc no... Jeśli wam się podobało, to mam nadzieję, że zostawiliście chociaż tą jedną łapkę w górę czy coś. No i do zobaczenia w następnych odcinkach z Sekiro Shadow Die Twice. Hej!